Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawe akcesorium od firmy Gamdias. Nazywa się ono Aegis i jest to takie 3 w jednym. Dość ciekawa rzecz montowana na naszym monitorze, na rogu monitora, która zapewnia nam uchwyt do kabla od myszki, 4 porty USB 2.0 i wieszak do słuchawek. Brzmi ciekawie, zapraszam Was do oglądania, a cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. No dobrze, bierzemy się za rozpakowanie, przed nami Gamdias Aegis, czyli ciekawe akcesorium na monitor. Co na pudełeczku? Mam tutaj opcję Mouse Bungee, czyli organizer do kabla myszki, wbudowane ramię jako uchwyt do słuchawek oraz porty USB. No i mam informację, że trzyma się monitora i pozostałe jego funkcje, ale myślę, że będzie ciekawie, jak to sobie po prostu za chwilkę zobaczymy. Natomiast mamy tutaj jeszcze informację USB w wersji 2.0, aż 4 porty, prędkość przekazywania danych, wartości napięć, natężenie, wymiary urządzenia i długość kabla 1,5 metra, waga 51 gram i inne takie informacje. No cóż, nie mam tutaj co za bardzo się wczytywać, pora po prostu obejrzeć ten ciekawy gadżet. Powiem Wam, że od dłuższego czasu miałem ochotę to przetestować. Pamiętajcie, że cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu, gdyby Was ten gadżet też zainteresował. Mamy kabelek jak to Gamdiasa, spięty rzepikiem, w oplocie fajne wtyczki, oczywiście naklejki, szybka instrukcja, no ale dobrze, najważniejsze mamy tutaj, więc już to sobie oglądamy. Ok, moi drodzy, więc zobaczcie, mamy tutaj taką taśmę montażową, bardzo mocną, to jest chyba coś takiego jak do mocowania chociażby kamer sportowych na kaskach, czyli takie naprawdę bardzo mocne elementy mocujące. No i zobaczcie, tu mamy ten przepust na kabelek myszki. Całość mamy z dość fajnego plastiku, taki całkiem konkretny. Logo Gamdiasa jest. Jest ten uchwyt do powieszenia słuchawek. Jak widzicie, można go sobie obracać troszeczkę. No i mamy tutaj te 4 porty USB. Oczywiście ten kabel z tym współpracuje. No i jak widzicie, jest to hub aktywny. Co prawda nie ma w komplecie zasilacza sieciowego, ale można sobie tutaj prawdopodobnie też podłączyć, więc na pewno jest to na zasilacz sieciowy. Czyli po prostu jeśli podłączamy przez USB do komputera, mamy pasywny hub, a jeśli sobie podłączymy przez zasilanie sieciowe dodatkowo, wtedy mamy wyższe natężenie, możemy po prostu na przykład ładować kilka urządzeń, daje to nam większe możliwości użytkowania. W ogóle fajnie, że 4, można tu sobie jakieś pendrive'y podłączyć, jakiś czujnik czy tam kartę Wi-Fi bezprzewodową, cokolwiek. Myślę, że w moim przypadku to się jakoś przyda. Przede wszystkim sobie to zamontujemy i zobaczymy później, jak to będzie się zachowywało w praktyce. Przyznacie sami, że gadżet jak na takie małe coś ma aż 3 funkcje. No nic, pozostaje to przetestować. Pamiętajcie, cenę sprawdźcie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!